Witam Państwa wszystkich serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, iż po raz kolejny możemy spotkać się w tak kameralnym miejscu, aby świętować awanse funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Cieszynie i Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej. Tak się już od wielu lat, proszę Państwa, przyjęło w naszej formacji, że świętowanie odzyskania niepodległości przez państwo polskie jest również momentem uhonorowania pracy naszych funkcjonariuszy. Dzisiaj do awansów i wyróżnień przystępuje 45 funkcjonariuszy. Dlatego dzisiejszy dzień jest dobrym momentem, aby podziękować Państwu za sumienną służbę, za Wasze zaangażowanie, za Waszą dyspozycyjność, za Wasz profesjonalizm, którym cechujecie się przy wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych. Proszę Państwa, Minister Sprawiedliwości nadał 4 naszym funkcjonariuszom brązową odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał stopień chorążego, natomiast dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Katowicach nadał awanse na wyższe stopnie służbowe pozostałym funkcjonariuszom. Chciałbym również dzisiaj Państwu przekazać informację, iż w dniu dzisiejszym zostanie wręczony medal naszemu funkcjonariuszowi Semper Paratus. Jest to medal, który jest wręczany funkcjonariuszom Służby Więziennej za uratowanie życia ludzkiego. Na sam koniec chciałbym podziękować wszystkim przybyłym gościom. Dziękuję panu staroście, który po raz kolejny zaszczycił nas swoją obecnością. Dziękuję bardzo. Dziękuję zaprzyjaźnionym służbom mundurowym. Dziękuję kapelanowi. Dziękuję również kierownictwu Zakładu Karnego w Cieszynie i Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej. Natomiast nade wszystko chciałem podziękować waszym rodzinom, naszym rodzinom, które tak dumnie dzisiaj przybyły, aby świętować wspólnie z nami dzisiejszą uroczystość. Dziękuję bardzo, że jesteście razem z nami. Dziękuję, że możemy również liczyć na wasze wsparcie.